Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, witam. Świętujemy Nowy Rok w terenie. Idziemy obejść tutaj taką swoją trasę aż do Odry. Zobaczymy, dokąd nam się uda dojść dzisiaj. Byliśmy zobaczyć na ogrodzie, czy czosnek nie wychodzi. Jeszcze nie wychodzi, bo była taka obawa, że już kiełki będą na wierzchu, bo ostatni tydzień czasu był tutaj dosyć wysoko na plusie, ale jeszcze siedzi pod ziemią, także jest tak. Ale zobaczcie, ogród jest tam, za tymi drzewami, co widzicie, a tutaj są łąki i jest już woda. Nie wiem, czy teraz, czy to na kamerze widać, ale chyba widać. Jest już woda. Co prawda, to nie jest chyba jeszcze woda z Odry. Ona może być z deszczu albo przyszła tutaj rowem. Zaraz tam wyjdziemy za las, to będziemy widzieć, skąd ta woda w te łąki się tutaj wdarła. Ale co takie najciekawsze, już kilka lat tutaj tej wody nie było, nie? Nie, no to... No ta zima jest wyjątkowa, bo jest dużo deszczu i śniegu trochę było. A ostatnie lata one nawet tutaj były już koszone. Zostały doprowadzone do stanu kośnego. Wszystkie kępy, wszystkie te takie darnie zostały maszynami zniszczone. I tutaj rolnicy siano pozyskiwali. W tym roku marnie widzę to siano tutaj. Bagna wracają z powrotem do bagien takich, jak były kiedyś, jak ja to pamiętam, jeszcze z lat dziecinnych. No bo rowy były nieczynne. Teraz jak uruchomili te rowy, to na pewno tej wody część... O, jest już tutaj woda w naszym lasku. Jest już woda. No to czyli myśla też się podniosła. Znaczy Odra jest wysoka i już nie bierze wody z myśli. Nasza łąka tam za lasem. Za lasem już też pewnie pływa na 100%. Na dołku już jest woda. Czyli za lasem już wodę mamy. No to ta woda jest z rowu. Na 100% ona przyszła tutaj lasem z rowu. Ale do mojego ogrodu to jeszcze ho, ho, ho. Jeszcze sporo jej brakuje. No, jesteśmy za lasem. Jedno lustro wody. Rów pełniutki. Tam dalej jest nasza łąka, też calutka pod wodą. Łabędzie po niej pływają. Tam za nami, jak ta droga, są nasze pola, ogród. Tutaj za lasem, my to zawsze mówimy łąki za lasem. To są właśnie te. Wszystko jest pod wodą. Jedno lustro, tam gdzie łąki powykaszane, to jest lustro wody. Jedna tafla tutaj, gdzie wykoszone nie było. No to tak tą wodę tak średnio widać. Jest bardzo dużo ptactwa, łabędzi, są żurawie. Pięknie tutaj przed chwileczką krzyczały. Koło domu też dzisiaj krzyczały, nawoływały się. O tam, w oddali ile widać łabędzi. No teraz tutaj mają super warunki. Rozlewiska. Nie ma takiego dojścia, bo tutaj są setki hektarów pod wodą. Także nikt ich nie niepokoi. Weszliśmy do lasu, bo tutaj troszeczkę mniej wieje i zobaczcie, jest okop, stanowisko najprawdopodobniej na samochód, bo jest to mały taki, jak to powiedzieć, wykop, nadziała były dużo większe. W rzeczywistości to on był większy, tylko że to się z biegiem czasu pozasuwało. No tak, bo to już jest kilkadziesiąt lat po wojnie, ale tutaj takich tych okopów jest masa, bo tutaj od Kostrzyna aż tam po Siekierki było bardzo dużo wojsk radzieckich i polskich. W Gozdowicach była przeprawa przez Odrę, forsowanie Odry. No a tutaj toczyły się walki. Kostrzyn został zniszczony w ponad 90%. Stary Kostrzyn praktycznie nie istnieje. No i on był po jednej stronie Odry i po drugiej stronie Odry. Z drugiej strony Kic też jest bardzo zniszczone. Zostały już tylko fragmenty. A na Myślin nie był tak ogólnie mocno zniszczony. Były domy niektóre uszkodzone, między innymi nasz.
gdzieś jakiś pocisk musiał spaść, bo była dziura w dachu i w suficie, ale dom stał i w większości te domy były całe, ale połowa domów niestety z namyślina zniknęła, zostały one rozebrane. Niby taki był przepis, nakaz, że całych domów się nie rozbierało, no to gdzieś tam uszkodzono go i były rozbierane cegła szła na odbudowę w Warszawie i w ten sposób no duża część budynków zniknęła z namyślina, ale ogólnie on tak można powiedzieć aż nie ucierpiał walk jako takich większych tutaj w samej wsi nie było. Niemcy uciekli do Kostrzynia między innymi i więc zajęty został z marszu, bo nawet kościół nie został zniszczony. Tak, bo pierwsze co, jak tutaj nawet tak z Edziem żeśmy sobie szli i rozmawiamy, to jak gdzieś wkraczali żołnierze czy armia radziecka, to pierwsze co, prali po wieżach kościelnych, żeby snajperów pościągać. A tutaj wieża była cała, no są tam co prawda po karabinie maszynowym jeszcze dziury na wieży kościelnej, ale tak generalnie nie można powiedzieć, że Namyślin ucierpiał. I te wioski okoliczne też tak jakoś zbytnio nie były zbombardowane czy coś takiego. No po lasach już, no to tak już jak chodzimy, to widzimy leje po bombach, no ale to wiadomo, stacjonowały wojska i z samolotów w te lasy bomby były zrzucane. A Kostrzyn, no niestety, był praktycznie zrównany z ziemią. Tam się toczyły przeogromnie ciężkie walki, krwawe walki, bo po drugiej stronie Odry, na wzgórzach Zelow, to już też na pewno wielu z was wie, tam to już była rzeź, zginęło ponad 50 tysięcy, około 50 tysięcy ludzi, także w marszu na Berlin tak zwanym. Doszliśmy tutaj, gdzie byliśmy wczoraj, no i woda się podniosła, poszła wzwyż, no nie wiem ile, ale do przodu poszła jakieś ze 6 metrów, bo tutaj wczoraj znajomy stanął samochodem, jest ślad, a woda była tam kawałek dalej, także kilka metrów do przodu poszła, kilka centymetrów w górę. Dzikie gęsi lecą. Tam w oddali słychać łabędzie i nawet widać jak tam fruwają. Jakby było teraz słońce i taki pogodny dzień, ale tutaj byłby krzyk. Ptactwa o tej porze, mimo że jest 1 styczeń, jest bardzo dużo. To drzewo, zobaczcie, 5 drzewa, jakie ma fantastyczne kształty. A ty gdzie idziesz? Idę zobaczyć, żeby tu, a to pola. Będzie sprawdzał, jak głęboko jest? Nie, to jest na to wymienia. Zobaczcie, wierzbowego. Tutaj są topole. Ile jest na nich jemioły? Na każdej jednej po kilkanaście tych takich kęp wisi. Tutaj już większość z tych drzew nie żyje. Niektóre żyją już tylko w 1/3, w 1/5. Ale są nietykalne. Tutaj jest stworzone coś w rodzaju rezerwatu, jest Natura 2000 i te drzewa są ostoją ptaków. Tutaj w nich jest dosyć dużo dziupli. Poprzedni leśniczy, który tutaj był zarządcą tych terenów, był niesamowicie wielkim miłośnikiem ptaków. Dla niego ptak to był świętość, była świętość i on rozwieszał co roku wszędzie budki. Jak był przeznaczony las do wycinki, a znaleźli w nim dziuple, to drzewo było nietykalne.
Także no dbał o ptaki, kochał te ptaki i po dzień dzisiejszy już przeszedł na emeryturkę zasłużoną, ale dobrym leśniczym, bardzo dobrym był, dbał o te ptaszki. Słychać śpiewy. Jak na wiosnę, słuchajcie, żeby jeszcze było słońce, teraz już zaszło. Troszeczkę zaczyna kropić, do domu mamy jeszcze kawałek, także tutaj przyspieszymy zaraz kroczku. Ale gdyby było słoneczko, cichutko, bo zaczyna też teraz powiewać wiatr, no to jak wiosna, normalnie przedwiośnie. Jeszcze są owoce dzikiej róży, już przemarznięte i teraz takie właśnie przemarznięte są bardzo dobre na drzemy. Jakie smaczne. Nie są już takie kwaśne. I kudłate. I kudłate, tak. Kudłate to one są w środku, ale przemarznięte owoce dzikiej róży są naprawdę smaczne. A sobie tutaj kilka urwę i będę szła i żuła. Miałam robić drzem z dzikiej róży w tym roku. Niestety czasu mi brakło, aczkolwiek zobaczcie, ile jej jeszcze jest, ile tych owoców jest, także jeszcze nic straconego. Ale na pewno nie zrobię, bo niestety czas mi tutaj na to nie pozwoli. Ptaki jakoś mało jedzą, bo nie ma już tych ptaków, tak, które by zjadały, bo są gatunki ptaków, które się żywiły owocami dzikiej róży, owocami głogu. A teraz, no, jak widać, owoce jeszcze o tej porze są, więc nie ma tych ptaków. Byliśmy tam, zaczynało kropić, a teraz coraz mocniej zaczyna tutaj siec. No i tak idziemy z Edziem i Edzie mówi, kurczę, może trzeba dzwonić do domu po koło ratunkowe. Dziadek, przyjedź. No i tak idziemy i się zastanawiamy. I tak jakby czytali nasze myśli. Patrzę, telefon dzwoni. A mamusia, nie trzeba wam czasem koła ratunkowego? A ja mówię, dopiero co żeśmy mówili, że chyba by się zdało, bo coraz mocniej zaczyna tutaj padać. No i za chwileczkę taksi pod nas podjedzie, bo do domu mamy jeszcze kawałek. Także, ale jest fajnie, mimo to, że kropi. Gdyby nie był taki czas przeziębień, to podejrzewam, że nawet byśmy tutaj nie podejmowali tematu przyjechania po nas, no ale w takim czasie bardzo łatwo jest o jakieś tam zaziębienie, a aż tak nie chcemy tutaj ryzykować. Prawda? Tak. Okulary mi troszkę zapadało, ale pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak dziadek tutaj tędy ganiał i pasł krowy. On uwielbiał paść krowy i miał je tak wyćwiczone, a może rozpuszczone. One szły tam, gdzie on chciał. On im pozwalał, on miał czas. On sobie usiadł, posłuchał ptaszków, pooglądał roślinki. Róże gdzieś tam poznajdywał, bo tutaj też był taki dom, który jak za czasów niemieckich był nazywany domem różanym. I przyjeżdżali, tak jak tutaj wyczytałam w historii na Myślina, przyjeżdżali ludzie z okolic podziwiać ten ogród różany. I później też właśnie dziadek, on kochał róże. On podczas robót w Niemczech nauczył się, nabył takiego doświadczenia odnośnie hodowli róż. I pamiętam, jak on te róże przynosił i sadził. I właśnie jak te krowy pasał, to zawsze jakieś kwiaty do domu przyniósł. Kochał kwiaty, kochał las. On w ogóle, no i jak to wszyscy ludzie, którzy przeszli wojnę, miał psychikę zniszczoną. Kiedyś psychologów nie było. Później był to taki może wstydliwy temat. Ale tak jak wielu z was pisało mi w SMS-ach, w komentarzach, że pamięta, jak dziadkowie mieli problem, usłyszeli przelatujący samolot, to uciekali do lasu. No niestety nasz dziadek też. Jak mu się coś przypomniało związanego
z wojną usłyszał gdzieś, to sięgał. Bywało, że pijakiem nie był, nie pił tak alkoholu, ale jak coś wywołało u niego głębokie wspomnienia, no to niestety sięgał po alkohol, aby zapomnieć. Bywały też takie czasy, że jak mu się coś bardziej takiego przypomniało, to uciekał do lasu. Nie było go 2-3 dni. W lesie przebywał, później wracał. Tata go z początku szukał, później już wiedzieliśmy, że wróci. No i tak to się toczyło i to nie był tylko problem jego, ale setek ludzi, którzy wojnę przeszli. Zobaczcie. Jedzie nasze koło ratunkowe. Tatuś jedzie po nas. Także zaraz będziemy w domku, zrobimy sobie coś ciepłego. Będziemy się tutaj rozgrzewać. Zmoknąć mocno, żeśmy nie zmoknęli. Jest fajnie, no jest fajnie. Dzień dzisiaj udany. Jest. Łapiemy stopa. To co? Usmażysz makaronik z jajeczkiem? To już nie w tej pięciolatce, kurczę. Dlaczego? To wiesz, a co ty mi tu rękę pokazujesz? Ja nie pokażę. Prawo, masz zdrowo. Ja tylko chcę policzyć, tam, jakie mi tam już plany nadawałaś. Także no, ten makaron to gdzieś za 5 lat. No jak 5 lat? No to ten, co jest teraz zrobiony do rosołu, to chyba już pleśną się pokryje, kurczę. Wróciliśmy do domu. Tata nas tutaj przywiózł i powiem wam, że tylko żeśmy wsiedli do samochodu, jak się rozlało jak z cebra. Także dobrze, że przyjechał po nas, bo byśmy zmokli do suchej nitki. Teraz siedzimy sobie tutaj na fotelach przy choince. Światełka się palą, lampki się palą, ja pod kocykiem. No i jest fajnie, oglądamy sobie ostatnią część U Pana Boga w ogródku, czy jak to tam ten tytuł jest, już nie wiem. No i za chwileczkę tutaj będziemy robić losowanie zapałką, kto będzie smażył makaronik z jajeczkiem do zjedzenia. Ale mam nadzieję, że wypadnie na Edzie. A znając życie, wypadnie na mnie. No a na dzień dzisiejszy żegnamy się z wami. No i cóż, no życzę wam takich małych radości z wyjścia do lasu. Nawet w środku zimy jest pięknie. I życzę wam, żeby wam się chcieć. Szczęścia, zdrowia i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. No i dziękuję za to, że jesteście ze mną, że dajecie tyle ciepła, tyle energii. Dziękuję wam za to. Trzymajcie się. Do następnego.